Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Grimdawn. Kolejny odcinek z tej gry, jesteśmy w Konklawie Trójcy. DLC Forgotten Gods. Dzisiaj tak, ze względu na to, że mamy pusty plecak, całkowicie posprzątany po ostatniej akcji, jak widzicie. Chciałbym 72 level wbić, żeby nowy toporek sobie wziąć, ale tego jeszcze nie jesteśmy w stanie na razie zrobić. Znaczy, może w tym odcinku się uda. Dzisiaj idziemy przez piaski Korwan. Tutaj do tych doków. Zobaczymy, co w dokach słychać. Wydaje mi się, że to jest dosyć spora lokacja i tam chyba zabawimy dzisiaj. A później dopiero będziemy podążać dalej. Nie wiem, czy się da się przenieść od razu. Nie muszę biec specjalnie do szczeliny. Dobra, wrzućmy sobie nasze wszystkie aury. No i co? No i idziemy trochę powalczyć. Jak to wygląda? Tutaj nie odkryliśmy... Znaczy, idziemy w górę. Cały ten teren tutaj jest odkryty. A tutaj w górę nie odkrywaliśmy nic jeszcze, także zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Będziemy oczywiście takim slalomem szli, żeby nic nie ominąć. A to nasi są. Ale biją się nie naszymi, albo tutaj jest jakaś bitwa. Dobra, pomożemy im. Pomożemy im. Może się jakoś zrewanżują nam na przykład. Jest jakiś bohater. Dobra, już go nie ma. Ale za to coś niebieskiego wypadło. Zaraz będziemy patrzeć, bo oni tu jeszcze walczą. Aha, i tyle. Czy wy chcecie z nami gadać? Nie chcecie z nami gadać. Znaczy ze mną, ogólnie rzecz biorąc. Dobra, zobaczmy, co to wypadło. Spodnie wypadły. Obrażenia od ognia będą się świecić. Nie bardzo widać, ale... Spadają obrażenia od trucizny. I tutaj, dobra, to jednak... Jednak nie chcemy tego. Siema, panowie. Przyszedłem zobaczyć, co u was słychać. Ładnie giną, bez większych problemów. Wejście do paszczy Enata. Tam jest jakaś paszcza, ale to gdzieś tutaj będzie. To nie jest w tym miejscu. No bo tutaj to nie ma nic więcej. To gdzieś tam dalej będzie, ale to tam dalej to na razie nie pójdziemy. My... Spróbujemy zbadać ten teren tutaj i pójść bardziej na lewą stronę, te doki tam obczaić. Monetki. Weźmiemy. Niedużo, bo niedużo, ale weźmiemy. Tutaj coś? Nie ma nic. Zobaczmy, jak to wygląda tu. Wejście do ruin jakiś. Tylko, że właśnie, ja się stąd cofnę kawałek. Pozabijam te ptaszyska. Ja bym bardziej właśnie tę stronę chciał dzisiaj obadać. Nie tutaj iść, bo tutaj prawdopodobnie nie dojdziemy do szczeliny prędzej czy później. Mam nadzieję, że się to uda zrobić. A ja bym chciał jeszcze zbadać cały teren tutaj. Gonią mnie ptaszyska. Symbol iluzji wypadł. Też może być. Weźmiemy. Idziemy dalej. Dalej będziemy badać cały teren tutaj, całe te piaski. Bohater? Nie ma żadnego. A to jedziemy z nim. Siekam toporkiem. No. Nic nie wypada. Rzućmy okiem tutaj, tu się biją. Halo? Naszych biją, znaczy się, bo na kimś się tam skoncentrowali, tak jest, są nasi. Pomożemy im. Jeszcze jeden jest zamrożony przez nas. No i bardzo ładnie. Nie wiem, kim jesteś, ale już cię nie ma. Wróciliśmy do punktu wyjścia niestety. Czyli tutaj jest coś i tu jest to wejście do ruin. No dobra, to wejście do ruin na razie sobie zostawiamy w spokoju. Na razie obczajmy, jak to wygląda po tej stronie. Chyba dużo jest. Halo. Jak to tak? Wypadałoby się nie dać zabić. Ale to różnie z tym bywa. Jeszcze jeden. Dobra, udało się. Udało się nie dać zabić. To weźmiemy, to weźmiemy. Co tu jest?
W początku myślałem, że tu jest szczelina, ale jakby była szczelina, to by na mapie była oznaczona, a nie było jej. Te doki widać są dosyć duże. Jeszcze coś wypadło. Są dosyć duże. Nic, sprawdzimy je. Całe spróbujemy przejść i zobaczyć, co ciekawego tu można znaleźć. Jest totem, widzę totem już. Też można by było go otworzyć. W takim tempie może uda się level wbić dzisiaj. Na razie dobrze idzie. Jakieś zadanie stąd będzie. Wszedłem sam w środek standardowo. Ale dobra, poszło bez problemów. Tu jest jakieś przejście. W ogóle te odnogi, ile tego jest tutaj? Dochodzi na bardzo rozbudowaną lokację. Korwańska ekspedycja, wpis trzeci. Chyba już czytaliśmy wpisy pierwszy i drugi, tak mi się wydaje. Będziemy mieć do kompletu trzeci. Złom weźmiemy, to weźmiemy. Oczywiście książkę też zabieramy. Jak to wygląda? No tutaj jest rozbudowane, tu jest rozbudowane. W tę stronę mieliśmy iść, a poszliśmy w ogóle w zupełnie inną. Pójdźmy tędy i się cofniemy tu. W taki sposób na razie. Tę stronę... No, uparcie staram się zostawić, tylko że jakoś tak do mnie ciągnie mnie do niej. O, tu człowiek jest jakiś. Hej, przydałaby się nam pomoc. Chyba mam złamaną nogę. Przysłał mnie tutaj Anorak. Anorak cię przysłał, to ma sens. Ten chłop martwi się jak stara baba. Zawsze na nas uważa. Dobra. A, zabiłem ich. Zawsze na nas uważa i każe nam dbać o siebie. Chociaż wydaje mi się, że tym razem miał rację. W sumie zawsze ma rację. To jest niesamowicie wkurzające. Gdzie jest twój brat? Nie wiem, to znaczy kazał mi biec i wyglądał na przerażonego, więc zwiałem. Nie oglądałem się za siebie, by sprawdzić, co z nim. Cała świątynia zaczęła się trząść, to było jak trzęsienie ziemi, czyli coś w tym stylu. Spadłem ze schodów, źle upadłem na nogi, kiedy krzyknąłem do Anderana, żeby mi pomógł, go już tam nie było. Wciągnąłem się więc po schodach resztką sił. Jest wciąż tam na dole? W świątyni? Musi tam być. Jestem pewny, że tędy nie wychodził. Poszedłbym go poszukać, ale przez tę nogę nie mogę chodzić. Pójdziesz tam, aby go poszukać? Tak, ale najpierw zabierzemy cię stąd. Jak mam zamiar to zrobić? Na pewno nie uda mi się ujść ani kroku. W ten sposób. Dobra, przez szczelinę on sobie poszedł. To co, idziemy tego brata jego poszukać tutaj. Jak już tu jesteśmy, no to wejdziemy do tej świątyni. To nie są niebezpieczne włości, także powinno być spoko. On tu gdzieś powinien być. Mam nadzieję, że ta świątynia nie jest duża. Na razie to tu... Chciałem powiedzieć, że tylko nie ma, ale już się pojawili. Strasznie wolno chodzą. To akurat na rękę potem dojdą. To ich jestem w stanie pozabijać. Dobra. Halo, brat, gdzie ty jesteś tutaj? Gdzieś tu musisz być. Pewnie nie żyjesz, ale... Może akurat nie. Tu przejść nie mogę. Ale tu musi się dać gdzieś dojść od drugiej strony prawdopodobnie. Jest jakaś skrzynka. Można ją oglądać, zobaczyć co ciekawego. Się w niej znajduje? Pewnie nic, no ale zobaczymy. Zabijemy ich tutaj wszystkich. Pewnie wyjście ze świątyni jest tylko jedno. Tak obstawiam, czyli pójdziemy tą stroną. Zbadam sobie całą świątynię, a później będziemy wracać, to będziemy czyścić teren, który nie odkryłem do tej pory. Ja mówiłem, że tu nic specjalnego nie ma. Nie, to chciałem.
No, tutaj jest parę korytarzyków nieodkrytych, ale na razie idziemy tędy. Tu jest skrzynka tylko. Albo dobra, pójdźmy. Pójdźmy to odkryjmy, bo jak jest jakieś wyjście z drugiej strony, to nie będziemy już się wracać. Bo pewnie nic nie ma. Ale żeby nie było, że coś ominąłem. To spróbujemy zwiedzić wszystko. To zabierzemy, to zabierzemy, to zabierzemy. Tutaj teren wyczyszczony. No, prawie. Zanim się odmrozili, to ich pozabijałem praktycznie. Także spoko jest. No i dobra, tutaj wszystko jest odkryte. Możemy iść dalej. Idziemy szukać zaginionego brata. Idźmy w tę stronę. No, bo tam są jeszcze jakieś schody w dół. Nie wiadomo, jak to jest rozbudowane mocno. No i to tam jest gwiazdka, czyli quest jest w tamtą stronę gdzieś. Zginął? Chyba zginął. No, tu się podniósł ten. Dobrze. Pewnie jakiś boss będzie tu na końcu. Kwestia tego, jak daleko jest do końca. Tu nie ma nic. Dzień dobry. Padli prawie na strzała. Jest dynamit. Oj, chyba brat nie żyje. Dynamit podniesiemy. Chyba brat nie żyje, duch brata jest. Okej. Okay. Idę tylko zobaczę, czy tu coś ciekawego nie ma. No to chyba nie ma nic. Hej, przestań bawić się moim ciałem. Nie powinieneś ingerować we wszystkie przypadkowe zwłoki, na które wpadniesz. Przecież ty nie żyjesz. Tak? Co ty nie powiesz? Taki z ciebie mądrala, co? Wybacz, nie chciałem być niegrzeczny, ale to jest dla mnie nowość. Być martwym? A, bycie martwy. Nie bawisz się ze mną? Będę z tobą szczery, nie czuję się martwy. To znaczy, wiesz, widzę jak gmerasz przy moim ciele, a jednocześnie stoję o sobie tutaj. Wygląda na to, że jestem teraz duchem albo coś takiego. Wiesz, coś na ten temat? Twoi bracia przysłali mnie, bym cię odszukał. Aral i Anorak? A więc Aral dał sobie radę? Ten przeklęty szczur. Kiedy powiedziałem mu, żeby uciekał, nie miałem na myśli tego, żeby się na mnie rzucał. Chyba nie mogę go za to winić. Pewnie wystraszyłem go moim krzykiem, że musimy się stąd natychmiast wydostać. Co się tu właściwie stało? Wiesz, zeszliśmy do samego serca świątyni w nadziei na znalezienie jakichś szkieletów i porcji łupów, ale tam jest jakiś szalony starzec z armią duchów. Nie wdając się w szczegóły, ten stary czubek rzucił na mnie zaklęcie. Wpadłem w panikę i kazałem Arakowi uciekać. Ruszyliśmy do wyjścia jak para przerażonych dzieciaków i to całe miejsce zaczęło się trząść, a z sufitu zaczęły spadać skały i tak dalej. Biegłem w lewo, w prawo, ale myślę, że jeden z nich musiał mnie walnąć prosto w banie, bo nagle wszystko zrobiło się czarne. Następna rzecz, jaką pamiętam, to, że spoglądam na swoje ciało. Ten stary musiał mnie zamienić w ducha czy coś takiego. Coś mi mówi, że nie wydostanę się z tego miejsca, dopóki ktoś nie zrobi porządku z tym starym draniem. Może masz ochotę na dobrą walkę? Zejdziesz tam i skopiesz temu tyłek temu dziwakowi? Zajmę się tym draniem. Dobra, idziemy. Idziemy mu skopać tyłek, tak? Zobaczymy, kto komu skopie, bo nie wiadomo. Żeby się nie okazało, że my w pierdziel dostaniemy. Ale spaczona kapliczka tam jest, będzie jeden punkcik. Oczywiście dalej nie pomyślałem, do czego je rozdysponować w jaki sposób, także jeszcze nie zrobimy tego w tym odcinku. Dobra, gdzie jest ten stary dziwa? O, tu jest bohater. Bohater, ale już go nie ma. Reputacja wpada. Dobra, gincie. Łażą te robale. Tu coś jest, nie ma nic. Tu idzie jeszcze jakiś. Siema, siema, chodźcie. Dobra,
Bijemy dużego na początek. Wszyscy, co tam do mnie podchodzą, to i tak giną, zanim podejdą. Dobra. Porządek zrobimy z tymi wszystkimi śmieciami. No, z tego to ktoś wyjdzie zaraz. Już prawie kliknąłem. To będzie trzeba chyba... chyba zniszczyć te fale wrogów, które stamtąd wychodzą. Idziecie do mnie? Chodźcie jeszcze, was tu wyczyszczę też, żebym miał gdzie uciekać do czego. Dobra, wystarczająco wyczyszczone. Płyty z odzysku weźmiemy. Jeszcze idą. Dobra. Ogarnąć się, bo dalej i tak nie idziemy. Okej, otwórzmy tę spaczoną kaplicę. No właśnie, dobrze, czary. Możemy tu wyjdą jacyś chętni na wpierdziel. Zabijmy Alagandrisa, czy jakoś tak. Jak szybkie to było. Szybkie to było, myślałem. Dobra, bo to ta trucizna to mnie tutaj jednak troszeczkę poniewiera. Myślałem, że będzie więcej tego. Idźmy w tę stronę. O, o, dobrze, że ten się nie podniósł jeszcze przy okazji, jak tu byłem. Zabiłem tamtego, bo by było trochę ciężej, chociaż to i tak. Giną bez większych problemów. Dopóki nie trafię na jakiegoś bossa, to jest tak w miarę lajtowo. Ostatnio też tak było, że było w miarę lajtowo, dopiero boss mi skopał tyłek dwa razy. Czyli jest przejście zamknięte. Dopiero boss mi skopał tyłek dwa razy, no i dopiero za trzecim razem udało się go zabić. Ale tak bywa. Okej, okay, teraz jeszcze ty tu przychodzisz, chodź. Tutaj coś jest, jakieś garnuszki stoją. Coś tam z nich wypada. Nic rewelacyjnego. Tutaj coś jest, nie ma nic. Idziemy tędy. Gdzie jest ten główny zły tutaj, no? Tu go nie ma, raczej na pewno. Znaczy, gdzieś może być to w następnych pomieszczeniach oczywiście, ale... gdzie jestem, tego nie ma. Zobaczmy jeszcze. Dobra. Zobaczmy jeszcze do sarkofagu, chciałem powiedzieć, no ale zanim powiedziałem, to już do niego zaglądnąłem. Się okazało, że też nie ma nic specjalnego. No cóż. Dobra, skręćmy w tę stronę. Popatrzymy, co mają tutaj schowanego. Nic tu nie mają schowanego. A nie, mają tutaj jeden sarkofag też. Może coś będzie. Niebroniony jakoś super. O, o, strażnik Myrmidona. No, ale to tarcza. Tarcza, której i tak nie możemy używać. 72 poziom aż trzeba mieć. Ale nawet nie ma co patrzeć, bo i tak nie przestawiam się na miecz tarczy raczej na pewno. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Tam jest jeszcze jakieś zejście. Co to za płonące robaki? Jest skrzynka oczywiście. Tam jest chyba jeszcze jakieś zejście, albo już wyjście na zewnątrz. Ale to by boss tu gdzieś był. Topór, ale jednoręczny. Jednoręczny topór, no to tak niespecjalnie. 5000 obrażeń mniej. Ojej, no tylko że on jest szybki w porównaniu z tym, który mamy. Chociaż ja wiem. Nie, 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 nie chcemy tego. Zostajemy przy tym, co mamy. A dokładniej to chciałem wbić 72 level i przejść na tamten topór. Schody do góry, czyli ten boss tutaj jakiś. Musi tu stać na końcu. Ja sobie postawię tutaj szczelinę.
Bo istnieje opcja, że zginiemy. Halo, jesteś? Jesteś. Tirgan. To jedziemy z nim. Dobra, bije mocno. Ogólnie to... O, jeszcze sobie stworzył jakiś przydupasów. No, chodźmy go pozabijajmy też. Teraz jego. Oho, druga faza. Dobra, uciekamy. Nie mam miksturki, teraz możemy walczyć. Trzeba się wycofać, już się wycofujemy. O, jak mnie dogonił. Dobra, udało się. Udało się go zabić. Za pierwszym podejściem. Piorna esencja. No mam nadzieję, że on tu ma jakiś skarb fajny. No nie ma nic. Jeszcze druga skrzynka tu jest, ale sobie obejrzę wszystkie kąty. Tu jest coś jeszcze. A, tak się pojawiacie, tak? No dobra. Szefa wam już zabiłem, także co chcecie ode mnie? Tu nie ma nic. Tutaj jest jeszcze symbol podróżnika do wzięcia. Nie ma nic, tu będzie wyjście. Dobra, ostatnia. Ostatnia skrzynka. Nie. Tego się chyba nie da rozwalić. Nie da się, może z shiftem. Nie. Też się nie da. Dobra, tu nie ma nic więcej. Idziemy stąd. Dobra, zobaczymy w ogóle, gdzie wyjdziemy. Dziennik tutaj jest, o, a tu powinien być jego brat, aha nie, bo jego brata odstawiliśmy. Czyli musimy wrócić tam opowiedzieć im, że niestety on nie żyje. Książkę weźmiemy, tutaj są jeszcze jakieś skarby na górze. No ale zginął, zginął dosyć szybko, bez większych problemów. Nie ma nic, nie ma nic. To teraz tak, skoro to tu ogarnęliśmy, przejdziemy się tutaj, nie byłem, no i pójdziemy w tamtą stronę. Jeszcze mamy sporo czasu, także jesteśmy w stanie jeszcze trochę tego tutaj zwiedzić. Tu jest jakieś ciało. I tu nie ma nic, okej. Dobra, idziemy teraz w ogóle całą tę stronę chciałbym zwiedzić. No jest to rozbudowane. Może nam trochę więcej czasu zająć. O, chodźcie. Jeszcze jak trafimy na jakąś taką jedną świątynię albo coś takiego, no to na pewno nam to więcej czasu zajmie. Idziemy tu. Tu są ptaszyska. Giną dosyć szybko. Jakąś aurę sobie przez przypadek zdjąłem, no właśnie, bo nacisnąłem tam jak miksturkę chciałem używać na tym bossie, to nacisnąłem przez przypadek 8 i zdjąłem aury. W sumie to mógłbym te przyciski troszeczkę inaczej zrobić, bo many i tak nie używam w ogóle, czy energii. Ani w jednym momencie nie użyłem. Czy musiałby jakiś stwór wysysać mi całą, ale to też nie wiem. Teoretycznie spamowanie tego zużywa, ale tak niedużo, że nie jest to w stanie w jakikolwiek sposób zabrać mi całą energię.
Nie, tu jakiś zabłąkany chodzi. Dobra, popatrzmy jak to wygląda tutaj, bo to będzie koniec prawdopodobnie. Może chciałbym przejść tu dookoła i zobaczyć jak to wygląda. Może się uda dzisiaj to całe zwiedzić i dotrzeć do... do tej kolejnej szczeliny tam trochę dalej, jakby było najlepiej. No, tych było tu dużo. Znaczy nie to, że byli jacyś farbi super, ale było ich dużo i zatruwali mnie troszeczkę. Co tu jest? Nic ciekawego. Jest jakieś wejście na górę, możemy wejść zobaczyć. Tu jest jeszcze jakiś mostek w ogóle. Nie wstawaj, nie musisz. O, a nie, tutaj nie da się przejść, dobra. Taka skrzynka. Bardziej, no nie skrzynia, nie sarkofag, to taka skrzynka. Wyglądem przypominająca troszeczkę sarkofag. Oczywiście śmiecie będzie trzeba pójść powyprzedawać, chociaż na razie jeszcze mamy dużo miejsca. Okej, to jest zwiedzone, tutaj sam środek opuściłem. Tędy przejdziemy. Ten sam środeczek można by było sprawdzić. Jakbyśmy tu po przekątnej polecieli, to dotrzemy do tej miejscówki. Pewnie stoi ze dwa ptaki albo... A nie, bo to nasi są tutaj już. Wiem, że tu nie było nic, dobra. Jak, nawet jak było, to może oni pozabijali. Teraz idziemy w ten róg. O, jakiś dziennik tutaj, proszę bardzo. Znowu nazbierało mi się, nazbierało mi się tych rzeczy do poczytania. Tutaj nie ma nic. Idziemy tu brzegiem, o tu możemy wyjść. Tu już mamy komitet powitalny. Tam na dół się w ogóle da zejść jeszcze. To jest rozbudowane, rozumiem. Tak jest, to będzie połączone z tym. No dobra, badamy wszystko. Jakieś naszyjniki i takie inne pierdoły. Tu są nasi pomocnicy, znaczy wsparcie ogniowe. Jest niezbędne, no a dobrze, że jest. No, jest bohater w ogóle, tutaj sobie stoi i się niczego nie boi. Już go nie ma. Kolejne coś do poczytania. Dużo dzienników, jak widzę, tutaj leży wszędzie, rozrzucanych. Leci bohater, dobra. Długo nie pożył, trzeba przyznać. Teraz ty. Tu jest skrzynka na dynamit, tak? Mamy dynamit, także poprosimy. Jedną skrzynkę gdzieś tam ominęliśmy, bo nie miałem dynamitu. Coś mi się kojarzy, ale nie wiem, czy bym do niej trafił teraz. W tym momencie, przed tą fabryką. To było w Malmow jeszcze. Tam była jedna skrzynka, której nie otworzyłem, bo nie miałem dynamitu. Wydawało, że tam nie miałem dynamitu. Nie wiedziałem, że dynamit można zrobić u kowala. Myślałem, że trzeba tylko dropić go w różnych miejscach, a to się okazało, że kowal potrafi nam zrobić dynamit. Dobra, pójdźmy tędy. Aha, bo tu byliśmy. Tak, tutaj ich pozabijaliśmy. To jeszcze idźmy na sam koniec tego. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Czy tu cokolwiek jest ukrytego? O, tu jest jeszcze dłuższe.
Jeszcze bardziej to jest zdecydowane. No. Myślałem, że tu już nic więcej nie ma. A jednak. Dobrze by było szczelinę tu zostawić. Ja tak chodzę. Nie wiem, gdzie szczelina jest w tym momencie. Gdzieś daleko. Nie to chciałem. Aha, tu jest jakaś taka miejscówka. Teraz jest kwestia tego, gdzie jest ciąg dalszy tej mapy. Czy tu? Czy to jest zamknięty teren? Zaraz to zbadamy, ale... Dobrze by było wiedzieć. A, źle zrobiłem. Muszę się udać. Nie zabiłem tych z tyłu, tylko odpaliłem od razu to... tą kapliczkę. Ale nie był jakiś skomplikowany koleś do zabicia. Dobra, kolejny punkt, który dostaliśmy. Pozbieramy wszystko, czyli w tym momencie punktów już mam 7. O kurczę, to już można ze dwie te konstelacje odpalić. Dobra. Będę się starał do następnego odcinka ogarnąć to i zobaczyć, co bym chciał tam ulepszyć. Będziemy jeszcze mocniejszą postacią. Dobra, tu zajrzyjmy. Nasycone, siarczyste na ramienniki. Spoko. Może będzie lepsze niż to, co mamy. Okej, okay, no to tutaj jest zamknięta lokacja. Tego tu nie zwiedziliśmy, ale zaraz to naprawimy. Taki jak ala zamek jakiś taki, wszędzie są mury. Dobre to osiągnięcie. Przebudzenie rzezi, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, za co je dostałem, może za ilość zabitych... O, jest jeszcze jedno coś do poczytania. Ilość zabitych stworów. Jeszcze jedno coś do poczytania. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy i kiedy dojdziemy do kolejnego portalu, do kolejnej szczeliny, bo wtedy zobaczymy, czy będziemy to czytać, będzie czas na przeczytanie tego wszystkiego, czy już zostanie do następnego odcinka. W następnym odcinku będę robił porządki i czytał wszystko. Tu jest jeszcze skrzynka. Na razie nie widzę na mapie jeszcze, żeby się pojawiała szczelina. To zamieszanie się zrobiło, prawda? Oj, i mogą mnie zabić. Przesadziłem. A na dodatek miksturka się jeszcze nie zres... Cooldown nie zszedł. Trochę przesadziłem z ilością ich tutaj. Wziętych naraz do walki. Może twardy jestem, ale chyba nie aż do tego stopnia, żeby ich tylu naraz zabijać. Zbroja jakaś niebieska, też spoko. No tak, tu był totem jeszcze, nie dotarliśmy do tego totemu w ogóle. Coś. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest szczelina. To by nam troszeczkę pozwoliło. Tu ile jeszcze tego jest? Troszeczkę by nam pozwoliło to opracować plan tutaj. No, szczelina jest gdzieś tu niedaleko, bo to otworzyliśmy, czyli ona jest gdzieś tu na wyjściu. No dobra, zobaczmy. Tu jest totem, ale totem jest w ogóle po drugiej stronie gdzieś, muru.
Tu nie ma nic. Tu już chyba byliśmy, bo jakieś... Tak jest. Coś tam się świeciło, to znaczy, że ktoś był zabity i coś zostało z niego. Szczelina, obstawiam, że jest do góry. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze kiedyś mi może... Niestety jest jeszcze legowisko żuka. No, spoko, tam też nie byliśmy. No i zablokowałem się jakoś w dziwnym miejscu. Chodźcie, chodźcie. Chyba jest jeszcze tutaj trochę rzeczy do zwiedzenia. Dobra, popatrzmy jak jest z tej strony. Legowisko żuka. No będzie też trzeba się udać do legowiska żuka. Trzeba będzie jakieś żuka zabić, nie? Rozumiem. Są już pierwsze żuki. Zwykle to padają na jednego strzała, no. Tu mogę jakoś przejść? Nie. Tu mogę wejść. Dzień dobry. Widzę, że macie tu coś ciekawego. Tam chyba nie byliśmy w tych ruinach. Equilibrium. Pas, proszę bardzo. No nie, no tutaj to byliśmy. Ratowaliśmy tego kolesia, tak? Jak mi się wydaje, że to było to zejście na dół, czyli tam byliśmy. No dobra, to teraz jeszcze tutaj tę stronę trzeba zwiedzić. Tu się nie da przejść. Jest szczelina, okej. Co tam się wyprawia, ale na razie tam nie idzie. Czyli tu jest przejście i tu jest szczelina gdzieś, czyli jeszcze byśmy zwiedzili cały ten teren tu do góry. No dobra. Zbadamy. To nie powinno być rozległe jakieś. Oczywiście to ten dalej tam gdzieś jest. Zaraz do niego dojdziemy. Teraz tu. Wygląda na to, że powinno się udać zamknąć odcinek w jakimś sensownym czasie. Jeszcze nawet z pójściem do sklepu. Wyprzedaniem rupieci, przeczytaniem tekstów, chociaż tych tekstów jest dużo, także nie wiem, czy zdążę to przeczytać, czy uda mi się. Będę miał ochotę wszystko przeczytać za jednym zamachem. Na pewno posprawdzamy, co nam powypadało ciekawego, bo dużo rzeczy wleciało. Ale niestety 72 levela raczej nie wbije. Nie wydaje mi się, strasznie wolno już teraz leci. W następnym odcinku raczej na pewno, nawet jak te księgi przeczytamy, bo tam trochę doświadczenia za nie wpadnie, ale nie dużo. Nawet jak oddamy questa z tymi braćmi, to i tak raczej nie sądzę, żebyśmy wbili level. No dobra, to jest zamknięty teren, tu byliśmy. Teraz tak. Wszystko obadane. Wszystko obadane, to teraz musimy wrócić i jeszcze załatwić ten totem. Ale wrócimy sobie tędy. Chyba będzie szybciej, żeby do niego dotrzeć, dojdziemy do niego od dołu. Jakoś tak zrobimy, to postawię szczelinę na wszelki wypadek, gdybyśmy się potknęli na tym totemie. No dobra. Cofujemy się troszeczkę, bo rzucili się wszyscy na raz.
bohater zabity. Jest jeszcze jeden z tyłu, a ten właśnie. No gin. Ale dobra, udało się. Zbieramy wszystkie rzeczy. Burzowa garda. Kolejna tarcza. Dobra, teraz to już obstawiam, że plecak mamy naprawdę powypychany. Prawie na full. Widmo kostna opończa. To możemy się nauczyć. Dużo takich samych rzeczy powypadało, przedmiotów magicznych. No dobra. Powolutku trzeba wracać do miasta na to wychodzi, bo już nie ma opcji noszenia tego wszystkiego z sobą. Także jeszcze tylko... Tak, zajrzę tutaj. Nie ma nic. No i tutaj będzie szczelina gdzieś. Szczelina jest od razu. To są nasi. Dobra. Dotarliśmy do szczeliny tej tutaj. Bardzo ładnie. Tak jak chcieliśmy. Całe to zostało zwiedzone. Na to wychodzi. Wszystko tutaj odwiedziłem. Tutaj to zwiedziliśmy. Teraz jest jeszcze tu jakieś legowisko żuka, ale to już na razie sobie odpuścimy. Idziemy do sklepu. Idziemy porobić porządki. Do konklawy musimy pójść, bo questa trzeba oddać, to też. Także po kolei. Kto chce od nas tego questa? Oddam teraz, bo zapomnę. Tutaj chyba ktoś chce przy wejściu, tak. Dziękuję za przyprowadzenie moich braci, raczej tego, co z nich zostało. Cieszę się, że mogłem pomóc. Muszę być szczery, to wszystko jest jakieś dziwne. Nie wiem, jak to możliwe, wiesz, ta sprawa z duchem. Chyba wszystko mi jedno. Ta rzecz, mój brat, to taki sam Anderan, co wtedy, kiedy był żywy. Po prostu cieszę się, że go odzyskałem. Co dostaliśmy w ogóle? Magnetyk. A co duch Anderana tutaj robi? On stoi tu, po tej stronie. Mnie pytasz? Nie mam pojęcia. Słyszałem historię o ludziach, którzy budzą zmarłych i przyzywają starożytne duchy. Nigdy wcześniej jednak nie słyszałem o czymś podobnym do tego. Kiedy przyszedł po raz pierwszy, myślałem, że to czarownice stroją sobie żarty, ale potem Aral zaczął, jakby właściwie nic się nie stało. Gdy zobaczyłem, jak tych dwóch się ze sobą kłóci, dokładnie jak przed śmiercią, to co najmniej dziwne. No to rzeczywiście dziwne. No dobra. Pogadaliśmy sobie. I teraz tak, was tu zostawiam na razie w spokoju, stójcie sobie, nic od was nie chcę. Najpierw posprzedajemy to, co na pewno jest do sprzedania. Te spodnie sprawdzałem, były takie sobie. Pas... No nie, nie chcę, tego nie chcę. Hełm jakiś. Raczej nie sądzę, żeby był dobry. Kolejne spodnie. Nie. Rękawice. Nie. Hełm jakiś taki, o. Ale też taki sobie. Szaty. To do sprzedania na pewno wszystko. No i lecimy od plecaka ostatniego. Nie chcę. Buty. Te co mamy są fajne. Tutaj budowa ciała za dużo. Też nie. Jakiś niebieski pasek tam gdzieś wypadł w międzyczasie, także może będzie ciekawy. Ale to za chwilę. Dobra, to możemy się nauczyć, jak będziemy mieli tylko poziom. Tu jakieś szaty wypadły. Też nic ciekawego. Kolejne. To następne jakieś. To do sprzedania. To zostawiamy. Tarcza oczywiście do sprzedania, no bo nie używamy. 75 poziom, no możemy zostawić. Skrzynce zostawimy. Tu jest pas na 75 poziom, też zostawimy. I tutaj budowa ciała nas nie interesuje. Teraz tak, to budowa ciała. To jest na 74, lodowy kolec jakiś daje. No dobra, zostawimy. Nie chcę tego, nie chcę tego. Na ramienniki niebieskie. Sporo obrażenia większe. Ale spadają nam statystyki dosyć mocno. To zostawimy. Rękawiczki.
No dużo się nie zmienia, trochę więcej życia dostajemy. Jeśli chodzi o statystyki, są identyczne. A, to możemy to tak zrobić. Wyjąć to, co tu jest, zaklęte nici i włożyć tutaj. Fajnie wyglądają. Szkolczaste. Czapka. Nie. Kolejne na ramienniki. Też nie. Butów takich nie chcę. Też nie. Rzućmy okiem jeszcze na tę szatę. Tutaj tak, to wszystko idzie do sprzedania. Jakiś medal, ale no nie, nie będziemy wymieniać tego medala, który mamy. To jest do poczytania, to jest do poczytania, to jest do poczytania. To jeszcze, ale tego nazbieraliśmy. To jest do sprzedania. Nie. Nie, jeszcze jakiś pierścionek został. Też go nie chcę. A tu jest jeszcze jakiś amulet. No ale amulet też mamy całkiem spoko. No nie. No nie. To wszystko jest do zostawienia. Dobra, to tak to wygląda. Czyli te zaklęte nici dobrze by było wyjąć stąd. I przełożyć do naszego... do naszych nowych rękawic. To idziemy do diabelskiej przełęczy. Skoro już tak, to tak, to bierzemy składnik, tak, poprosimy. Dobra, dziękuję. Wkładamy tutaj. Trochę więcej obrażeń zadajemy. Statystyki dalej są całkiem spoko. Trochę więcej chyba życia mam. Dobra, nie chcę z tobą gadać. Biegniemy do naszej skrzynki zostawić wszystko, co mamy do zostawienia. Jeszcze chyba zdążę poczytać trochę. Trochę tego nazbierałem, prawda? Zwój na 75. Płonąca sakwa. To jest jakiś pas. Nie chciałem tego podnosić. Większość jest na 70. Wszystkie są na 75. No dobra. Na 75 levelu będziemy mieć co czytać. Będziemy mieli dużo zwoi do dodania. Dobra, no to zostawiamy. I pasek zostawiamy. No a tu wszystko czeka na swój moment. 75, drugi, to będzie najszybciej, razem z toporem. Tu jest drugi, czyli na ramienniki jeszcze jakieś wpadną, może są lepsze niż to, co mamy. Zobaczymy, ale to się wszystko okaże. Dobra. Poczytajmy jeszcze troszeczkę, może się uda wszystko. Zobaczymy, jak te długie te teksty są. Co mamy? Dziennik Anoraka. Kolejny dziennik. Korwańska ekspedycja, wpis trzeci. Pismo uczonego Riona, ostatni wpis. Uczonego Riona, wpis pierwszy. Nie wiem, czy mam drugi. I dziennik kapitana jakiegoś też. Dobra, to lecimy z dziennikami. Dziennik Anoraka. Aral zagonił nas do pracy z pewną dziwną ekipą. Bandą wielbiących wiedźmy fanatyków, więc mam pewne obawy. Po pierwsze, zadawanie się z taką kontrowersyjną grupą może się okazać bardziej niebezpieczne niż to wszystko warte. Wydają się też bardzo ze sobą skłóceni. Każdy z nich oddany innemu bóstwu, z których żadny nie pozostaje ze sobą w zgodzie. W jakiś sposób udało im się wplątać w swoją sektę moich braci, ale podejrzewam, że tych dwoje wcale nie kupuje banialu sprzedawanych przez czarownicę. Bardziej prawdopodobne, że liczą na jakiś solidny zysk, wchodząc w ten cały układ. Jeśli tak w rzeczywistości jest, to Aral i Anderan świetnie udają. Dołączają do ich codziennych rytuałów, umizgując się do ich nowego boga. To dziwny widok, obserwować tych głupców udających, że zależy im na czymś więcej niż tylko bogactwie. Zastanawiam się, jak długo potrwa, zanim spróbują mnie namówić, bym się do nich przyłączył. Nie miałem okazji z nimi o tym porozmawiać, ale sądzę, że oszukiwanie tego typu fanatyków to może być niebezpieczny biznes. Póki co, te wiedźmy dobrze nas zaopatrywały i nie brakuje grobów, które chcą, byśmy rabowali.
Nie wiem dokładnie, czego poszukują, ale nie wydają się zainteresowani zwykłymi bibelotami. Byli raczej niezadowoleni z naszej pierwszej dostawy, twierdząc, że to bezużyteczne śmieci. Przynosiliśmy wszystko, co zazwyczaj dobrze się sprzedaje. Biżuterię, wszystko, co wygląda na drogie, ale oni proszą, byśmy skupili się na rzeczach mających większe znaczenie, jak jakieś aury, czymkolwiek one są. Na domiar złego, w tym obozie, wszystko się nagrzewa. Wydaje się, że te czarownice szykują się na coś, bo kłócą się między sobą i planują w tajemnicy. Przybywa i wyjeżdża wielu dziwnych ludzi, a niektóre raczej prawdziwe pogłoski mówią o tym, co się dzieje na północy w ruinach miasta Korwan. Nie mamy na razie planu się tam wybierać, a przynajmniej taką mam nadzieję. Tego ranka udajemy się na naszą drugą wyprawę do doków Kael. Pod tamtejszymi ruinami znajduje się sieć grobowców i świątyń, którymi te czarownice wydają się szczególnie zainteresowane. Byliśmy tam wcześniej i wydawało się, że większość z tych miejsc została rozszabrowana lata temu. No ale może te aury wciąż gdzieś tam są. W każdym razie będę miał ręce pełne roboty, jak zwykle wyciągając z kłopotów Arala i Anderana. No i wiem, jak to się skończyło. Chciałem zobaczyć. Korwańska ekspedycja, czy mamy coś takiego? Tak, wpis drugi, pierwszy i drugi. Możemy przeczytać trzeci. Dzień 29. Odkąd wylądowaliśmy, minęły dwa żmudne i nerwowe dni. Czas spędzaliśmy ostrożnie, przedzierając się przez jałowe kaniony i doliny pozbawione śladów cywilizacji. Jesteśmy zmuszeni podróżować w zbitej grupie wraz z uzbrojonymi strażnikami po bokach, co jest uciążliwym, ale koniecznym środkiem. Jeden z naszych tragarzy podczas chwili odpoczynku został okaleczony przez nieznanego drapieżnika. Musimy być bardzo ostrożni, by zapobiec kolejnym atakom. Nie jestem ekspertem w badaniach nad zwierzętami, ale w tym miejscu byłem świadkiem kilku takich, które przeczą mojemu zrozumieniu świata natury. Ogromne gady krążące po wydmach, latające drapieżniki o rozpiętości skrzydeł dużego statku, podobne do chrząszczy owady wielkości człowieka. To miejsce głębokiej pierwotnej mocy. Mam pewność, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Dzień 31. Dzisiaj dotarliśmy do pierwszych prawdziwych śladów cywilizacji. Symbolika lotosu i pokruszone szczątki posągów strażników, które wcześniej widziałem tylko w literaturze, wyraźnie wskazują na to, że są to pozostałości ludu Korwan. Około południa opuściliśmy mdłą i śmiertelnie suchą pustynię, a przed nami rozpościerały się rozległe ruiny niegdyś wspaniałego miasta. Za pokrytymi piaskiem ruinami budynków dostrzegłem pozostałości ogromnego portu i szczątki starożytnych statków spoczywających teraz na suchym, słonym dnie. Nie było żadnych wątpliwości, były to doki Kairn, portu, który łączy miasto Korwan z luksusowymi szlakami handlowymi, które przynosiły moc i bogactwo tej krainie. Zaraz za nimi rozciąga się jałowa dzisiaj zatoka, która służyła niegdyś jako połączenie ze światem zewnętrznym. Nasze wysiłki się opłaciły, jesteśmy teraz na drodze, którą podążało kiedyś samo upiorne słońce. Dzień 32. Odkryliśmy starożytną łaźnię i kompleks świątynny w centrum miasta portowego. Nasz towarzysz nalegał na eksplorację ruin i dokładne skatalogowanie każdego ziarnka piasku, które wydawało się wyjątkowe. Starałem się zasugerować im, że to nie był cel naszej wyprawy i że nie mamy czasu na opóźnienia, zwłaszcza kiedy jesteśmy tak blisko po tak wielu latach przygotowań. Nie pozwolę ich żałosnym próbom odzyskania bezwartościowego artefaktu opóźniać naszego postępu. Być może nadszedł czas na bardziej drastyczne działania. Porozmawiam z Roderickiem na osobności, poza ich wścibskimi spojrzeniami. Dogadamy się co do kolejnych tak koniecznych kroków. Okej, pewnie jeszcze jakieś wpisy znajdziemy. Dobra. Dziennik Ajani, czy jakoś tak. Ojciec by mnie powiesił, gdyby się dowiedział, ale i tak by nie zrozumiał. Anat przywoływał mnie tego ranka, gwiżdżąc jak wróbel z ogrodu pod moim oknem. Błagał mnie, bym do niego dołączyła, nie mogłam się oprzeć. W milczeniu przemknęliśmy przez nocną straż, przez ogrody, przez ściany poza zasięgiem wzroku, aż do doków, w których zatrzymaliśmy się na chwilę ze zdumienia. Płonęły aktywnością, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Podczas gdy reszta miasta spała, doki pozostały pozytywnie buzowały aktywnością. Nigdy nie widziałam ich w nocy. Dziwnie to jest tłumaczone. Anat chwycił mnie za rękę i wyrwał z tego drętwienia. Poprowadził mnie sekretną ścieżką biegnącą obok doków z ostatnim statkiem. Stamtąd widzieliśmy rozciągającą się przed nami zatokę. Jego pomarszczona powierzchnia błyszczała w świetle. Atep to było niewyobrażalne piękno. W świetle Atep, cokolwiek to jest. Widzieliśmy statki wpływające do zatoki. Ich żagle były tak blade, widma na tle
był jak blade widma na tle nocnego nieba wypełnionego klejnotami. Cały plan Ahada... Anada, bo tam to chyli, pewnie się go nie wymawia. Cały plan Anada polega na tym, żebyśmy poszli popływać. Pływanie bez żadnego odzienia. Ojciec by oszalał. Zabraniam pływać. Mówi, że to jest nieodpowiednie dla młodej kobiety. Anad obiecał mnie nauczyć, ale dzisiaj prowadził mnie brzegiem, aż zdołam zanurzyć się po pas. Woda była jak ciepła kąpiel, a ryba Nirdu skubała palcu moich stóp. Anad wypłynął poza molo tak daleko, że ledwo dostrzegałam go w połyskującej wodzie. Słyszałam, że są tam olbrzymie ryby, które czekają tylko aż jakiś statek coś zgubi, albo ktoś wypadnie za burtę, ale teraz myślę, że to zwykłe opowieści, które ludzie opowiadają dzieciom, by zniechęcić ich do pływania. Jest dla mnie niesamowite, że ktoś chciałby zabraniać komuś robić czegoś takiego. Pewnego dnia na pewno nauczę moje dzieci pływania w zatoce. No właśnie. Dobra. Dziennik kapitana Frainaula chyba nawet. Dużo tych dzienników tutaj jest w tej historii Korwan. Ogólnie. Po ponad miesięcznej podróży dotarliśmy do portu Cairn. I był to ciężki miesiąc. Załoga dostała w kość bardziej niż na to zasługiwała. Podczas pierwszego tygodnia na morzu huragan zalał ładunek i zrujnował większą część naszych najlepszych towarów. Steward był zmuszony wydawać mniejsze porcje niż by chciał. Steward. I sądzę, że przynajmniej kilka razy spotkał się z groźbami o swoje życie, zwłaszcza w okolicy posiłku. Nie dość nieprzyjemnych warunków, to jeszcze jedna szczególnie odważna grupa lokalnych piratów próbowała wejść na pokład z małej łodzi, kiedy mijaliśmy okolice wysp Tarken. Nie miałem pojęcia co sobie wtedy myśleli, bo szanse na złupienie statku mieli nikłe. Żaden z nich nie był w pełni ubrany, a tylko dwóch z pięciu było uzbrojonych, jeśli można tak powiedzieć. Mieli coś przypominającego z grubsza włócznie. Nie widzieliśmy, że mogą okazać się tak zabójcze. Odpowiedź załogi była ostra, a sama próba została przerwana, gdy na dobre się rozkręciła. Mimo to dwie osoby z załogi Barken, nasz Majtek i żółtodziób Renet, odnieśli w tym incydencie obrażenia. Zachorowali i umarli cały tydzień później. Okazało się, że ci półnadzy dranie planowali nas otruć podczas snu. Dostali na co zasłużyli, spętani za ręce i nogi zostali przeciągnięci pod kilem. Niektórzy z załogi sugerowali bardziej pikantny koniec, ale nie można pozwolić motłochowi za bardzo się rozkręcać. Dlatego też pozwoliłem zachować im ręce. Szczerze mówiąc, to paskudna praktyka, ale dostaną za nie ładny grosz, jeśli tylko uda im się znaleźć właściwego kupca. Jestem pewny, że stary bossman Jarik nie będzie miał problemu ze znalezieniem kogoś, kto to odkupi. Też spoko. To będzie pierwsza noc w porcie. Tu ładunek zostanie sprzedany, a następnie ładownia statku ponownie napełniona. Dałem załodze urlop, który jestem pewien, że spędzą w lokalnych tawernach i domach o wątpliwej sławie. Nie mam wątpliwości, że na to zasłużyli. Zajmę się naszym biznesem i spróbuję znaleźć ładunek na drogę powrotną. Port w Cairn jest imponujący. Wielokrotnie większy niż jakikolwiek widziany dotąd przeze mnie jako kapitana podczas wszystkich tych lat spędzonych na morzu. Setki statków zatrzymuje się tu i tyleż samo z brzuchami pełnymi ładunku czeka przy ujściu rzeki. Doki działają tak dobrze, jak dobrze naoliwiona maszyna, a nieskazitelne miasto lśni nad nimi w świetle księżyca, jakby kąpało się w jego promieniach. Już podczas krótkiego pobytu na brzegu dojrzałem mroczne zakamarki, które kryją się w tle każdego porządnego portu. Rozgrywki w bocznych ulicach, bogaci kupcy skubiący pechowców, statki przepełnione związanymi przykutymi ludźmi porwanymi z odległych krain. Jestem pewien, że nasza podróż powrotna będzie opłacalna, choć mam również nadzieję, że uda nam się wciągnąć na pokład mniej przykry ładunek. No dobra. I ostatnie dwa wpisy. Przyznam, że już mi w gardle lekko zaschło, ale spróbuję doczytać wszystko do końca. Jakie długie. Muszę przyznać, że to miejsce jest naprawdę klejnotem na pustyni. W moich podróżach byłem w najodleglejszych zakątkach świata, widziałem i przeżyłem wiele, niestety większość zabytków nie dorównała własnym legendom. To miejsce jest jednak cudem, który przekracza nawet najwspanialsze historie. Opisywanie jej wielkości i piękna może okazać się wyzwaniem nawet dla mnie. Przybyłem statkiem do doków późną nocą. Wynajęta przeze mnie łajba, statek handlowy zwany Spire, zapakowana po brzegi drobnymi towarami z odległych brzegów, i kapitan krzepki i szpakowaty marynarz, którego poświęcenie i przywództwo znajdowało odzwierciedlenie w motywacji załogi.
Wszyscy oni, jak precyzyjnie zestrojona maszyna, zręcznie poruszali się po niebezpiecznych wodach na zachód od delty rzeki Korwan. Po raz pierwszy zauważyliśmy ten wielki port, gdy wciąż znajdowaliśmy się na morzu kilka mil przed ujściem rzeki, w której ujściu się znajduje. Na horyzoncie świeciła jasna latarnia morska Kerr. Nie wiem, jakiego rodzaju magiczne mocy nadały jej tak silne światło, ale przyciąga ona łajby z morza jak płomień ćmy. Płynąc w górę rzeki, port zaczął odkrywać się przed nami jak chętna niewiasta. Niezliczone ciepło, żółte światła, delikatnie oświetlające polerowane budynki z piaskowca, niektóre z nich nawet pięciopiętrowe, pięknie wykonane posągi i fontanny dumnie stojące na straży ogrodów oraz przestrzeni publicznych, które rozlewają się na wielki bazar. Sam port był bardzo, bardzo tłoczny. Ładunki podnoszone z i na statki, robotnicy portowi, kupcy dobijający targu i załogi odpoczywające w barach oraz znakomitych burdelach. Chwilę po tym, jak postawiłem stopę na stałym lądzie, po raz pierwszy od kilku tygodni przywitał mnie mój lokalny kontakt. Piękna kobieta w średnim wieku, z beztroskimi i kuszącym krokiem, dodatkowo przyodziana w piękną, złotą haftowaną suknię, która zakrywała jej figurę niczym pełen wdzięku wodospad. Poprowadziła mnie z daleka od nabrzeża w samo serce tego portowego miasta do miejsca mojego noclegu. Grzecznie zaoferowałem jej miejsce obok siebie, jednak z wdziękiem odmówiła. Jednak nawet to nie obniżyło mojego nastroju i wprawdzie sam, ale miałem najlepszy sen w życiu. Bazar delikatnie kołysał mnie do snu melodyjnym szumem swojej bezustannej aktywności. Dzisiejszego poranka droga zaprowadziła mnie na północ do stolicy miasta Korwan. Dołączę tam do małej karawany, która codziennie przemierza kamieniste drogi wiodące do serca miasta z każdego z czterech głównych kierunków. Widzę już tę ścieżkę, siedząc i czekając w pięknej ogrodowej altanie. Tuż obok miejsca mojego noclegu. Bruk lśni w łagodnym porannym słońcu. Nieskazitelne złoto-żółte błyski wyznaczają jego granice, sięgając hen aż po horyzont. Jeśli druga część mojej podróży dorówna pierwszej, to będzie to naprawdę wyprawa mojego życia. Oj, muszę odetchnąć. Dobra, ostatni wpis. No, na szczęście krótszy troszkę. Niestety, mój czas tutaj dobiegł końca i znalazłem się z powrotem w dokach Kerr. Nie wiem, czy tutaj może jest jeszcze jakiś wpis pomiędzy jednym a drugim, ale nie znaleźliśmy. Gdzie po raz pierwszy wyruszyłem w tę najwspanialszą podróż. Spotkałem się ponownie z moim urzekającym lokalnym kontaktem. Catrice, bo takie jej na imię, co w końcu ustaliłem. I jeszcze tak, jakby to cudowne miejsce chciało dać mi pożegnalny prezent, zgodziła się zostać ze mną podczas mojej ostatniej nocy tutaj. Jutro jeszcze raz wejdę na pokład statku handlowego Spire i podążę w kierunku odległych brzegów. Mój cel, przylądek Erin i nieokiełznane ziemie leżące za nim. Tam spróbuję nawiązać kontakt z ludami tubylczymi i zbadać ich głębokie zrozumienie ziołowej medycyny oraz nienasyconą skłonność do składania ofiar z ludzi. Gdziekolwiek powiodą mnie moje podróże, z pewnością będę pielęgnować wspomnienie o czasie spędzonym tutaj w zagłębiu Korwan. Dobra, przeczytałem wszystko. Posprzedawaliśmy wszystko. Jesteśmy gotowi do wędrówki dalej, ale to już będzie wszystko w następnym odcinku. W następnym odcinku oczywiście stąd będziemy próbowali przejść oazę Sunbane i dostać się do tego punktu. Później kolejnym punktem będzie tu, no a później to już zostaje góra. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery punkty to są w sumie takie, które są odkryte. Ale to wszystko będzie już później, czyli w każdym kolejnym odcinku mam nadzieję, że będzie jeden punkt. Może to się nie udać w taki sposób zrobić, ale zobaczymy. Bo możliwe, że tu jest dosyć dużo tej krainy do odkrywania. Dobra, ale to wszystko będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj to tyle, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!